Cześć, witajcie, siemaneczko, z tej strony Karol z kanału dla dżentelmena. Ostatnim filmem, recenzją kosmetyków do brody, Mr. Beer Family, chciałem rozpocząć pewną serię, ale nie chciałem zdradzać jej nazwy. Do dziś. Dziś zapraszam Was na pierwszy film z serii, z miniserii, to jest wszystko też zależne od Was. Jak zapuścić brodę, jak o nią dbać, jak pielęgnować, jak przejść wszystkie etapy od gołej skóry po taką brodę, czy też dłuższą oczywiście. Pierwszy film będzie poświęcony elementarnym zasadom, które trzeba spełnić, aby spokojnie, bez stresu, bez nerwów przejść wszystkie etapy zapuszczania brody, od krótkiego zarostu do pełnej brody. Będą to porady, triki, ale najbardziej skupimy się na takich rzeczach, które sam przeszedłem i wiem, że działają. Oczywiście będzie kilka kwestii naukowych, opartych na artykułach i na książkach, ale głównie wszystkie te triki będą oparte na mojej wiedzy i na moim doświadczeniu, także już serdecznie w tym momencie Was zapraszam na film. Ja mam na imię Karol, Wy jesteście na kanale dla dżentelmena. Zapraszam na poradnik, jak zapuścić brodę. Jak zapuścić brodę? To pytanie w mojej 5-letniej karierze, jeśli można tak to nazwać, słyszałem bardzo wiele razy. Ba, nie wiem, czy mam tyle włosów na brodzie, co to pytanie było mi zadawane. Ale stwierdziłem, że jeśli mam wiedzę i mam swoje przemyślenia, to dlaczego nie mogę się podzielić nimi w szerszym gronie? No i dlatego powstanie właśnie ten film. Aby ułatwić Wam przyswojenie materiału, a mi podział jego i przedstawienie w chronologii i w bardzo płynny sposób, podzielę ten film na kilka punktów. Moim zdaniem będzie to też łatwiejsze dla Was, tak jak mówię, a łatwiej mi go będzie przedstawić. Podstawą od początku jest to, iż jeśli natura nie obdarzyła Cię odpowiednimi genami, mocnymi genami, no to powiem delikatnie, możemy zapuścić, ale nie pewnie tak bujno. Geny, panowie, to podstawa. No, powiem otwarcie, natura, genetyka to i niestety jej się nie oszuka. Jeśli ktoś ma słabe geny, jeśli chodzi o brodę, nie mówię słabe geny ogólnie, ale no, nie ma tendencji do zarostu, tak? 3 tygodnie czekamy, aż nam coś wyrośnie, golimy się co 3 tygodnie i to jeszcze golimy takie, wiecie, no włoski, co ledwo co odrosną, no to już mamy znak do tego, iż nie będziemy mieli, że tak powiem, okazji zapuszczenia pełnej brody. Jeśli natomiast mimo tego sami zadecydujecie, że chcecie to zapuścić brodę, chcecie spróbować, ja nie mam nic do tego. Oczywiście szanuję i będę wspierał, ale podstawą, panowie, pamiętajcie, genetyka niestety nie bierze jeńców i jeśli mamy mało zarostu, no to też jest nikła szansa na to, iż zapuścimy pełną brodę. Także no, niestety, tak to czasami bywa. Okej, przyjmijmy, punkt pierwszy mamy zaliczony. Widzicie, że musicie się golić 2, nawet 3 razy w tygodniu. Troszkę Was to zaczyna denerwować i bingo, wpadacie na pomysł, zapuszczę brodę. Więc teraz przychodzi nam, że tak powiem, z pomocą kolejny punkt. Cierpliwość. Panie i panowie, w dzisiejszych czasach wszystko mamy na już. To, co obserwowałem również, kiedy zgłaszają się do mnie ludzie, którzy zapuszczają brodę. Po 2 tygodniach, po 3 tygodniach otrzymuję zdjęcia, tak, no, czy z tego coś będzie. Panowie, to nie jest internet, to nie jest Allegro, to nie jest jedzenie na pyszne.pl, gdzie trzeba je zamówić i czekać godzinę. Broda to cierpliwość i czas. Jeśli chcecie, jeżeli już podejmiecie się tego, że zapuszczamy, to idziemy w ogień i zapuszczamy. Nie kombinujemy z tym, a po 3 tygodniach ścinam, bo wiecie, denerwuje mnie to, bo przecież nie mam takiej brody jak, nie wiem, Christian Bale albo Leonardo DiCaprio, takiej bujnej, wiecie, i pełnej i tak dalej, po 3 tygodniach, zaznaczam. Nie ma takiej możliwości. Pamiętajcie, cierpliwość to podstawa. A dodatkowo do cierpliwości jeszcze trzeba odpowiednich kosmetyków używać. Ale to do tego dojdziemy później. Pamiętajcie, panowie, cierpliwość i czas da nam to, aby moc brodą była. Prawie jak i oda. Myślę, że okresem, po którym można stwierdzić, czy broda będzie pełna, czy może idziemy w inny styl, jest od 1 do 3 miesięcy, oczywiście zależne od tego, jak komu szybko zarost rośnie. Wtedy jesteśmy w stanie zadecydować, czy idziemy w pełną brodę, czy robimy sobie na przykład tylko wąsy i bródkę,
czy też decydujemy się na zgolenie całkowite, bo na przykład nie pasuje nam czy kolor, czy styl tej brody. Także pamiętajcie, panowie, 2 tygodnie, 3 tygodnie, mało, miesiąc do 3. Oczywiście broda w tym czasie musi być odpowiednio trymowana, ale do tego dojdziemy w kolejnych filmach, na których będę Wam prezentował, jak o nią dbać w momencie odrastania. Kolejnym punktem, nad którym się skupię. Panowie, niezależnie od tego, co mówi okolica, co mówią bliscy, co mówią znajomi, zapuszczamy. Jeżeli już się podjęliśmy, biorę się za to, zapuszczam się za to, idźmy w 100%. Jeśli chcę zapuścić, zapuszczam. Nie odpuszczamy, tak? Myślicie, ile razy słyszałem dogryzania, epitety wręcz, co do koloru mojej brody? No, nie zliczę, ale no, nie wiem, czy by mi starczyło włosów i na głowie, i na brodzie. Tyle razy było tych dogryzek. No i co z tego? Ja zapuszczam ją dla siebie i stwierdziłem, jeśli ja się nie przekonam sam na sobie, to nikt za mnie tego nie zrobi. Więc stwierdziłem, idę w ogień, zapuszczam, zobaczymy, co z tego będzie. Po 5 latach, tak jak widzicie, pełna, kompletna broda, z której jestem bardzo dumny, dbam o nią i kosztowała ona mnie bardzo wiele czasu, bo już o pieniądze nie chodzi, ale czas, cierpliwość i to, co w nią włożyłem. Więc pamiętajcie, panowie, cierpliwość, o której już mówiłem, idziemy w ogień i jeśli się sami nie przekonamy, wtedy nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, tak? A często, gęsto to, iż rezygnujemy w pewnym momencie, bierze się z niewiedzy. No, to dlatego ja przychodzę Wam z otwartymi ręczkami i chcę ułatwić i otworzyć kilka punktów, abyście, że tak powiem, z mniejszym strachem wchodzili w ten proces zapuszczania brody i znali już te podstawowe punkty od samego startu. Sytuacja wygląda następująco. Zapuszczamy już tą brodę, tak? Macie już kilka tygodni ten zarost, przychodzi do 2-3 cm, zaczyna Was co? Swędzić. Często, gęsto słyszę tą opinię, często słyszę, że tak powiem, że to Wam dokucza. No i wychodzicie z założenia, no to warto może by zaopatrzyć się w jakiś krem. Ale dlaczego nie uderzyć od razu w kosmetyki do brody? Jeśli zainwestujemy od razu, będzie Wam łatwiej od samego początku kontrolować proces porostu brody i dojść do efektów, które gdzieś od samego początku sobie zamierzacie. Ja mówię dlatego o tym, iż wiem z własnego doświadczenia, że za późno wdrożyłem kosmetyki. No i troszkę, no mówiąc troszkę, mówię o około 3-4 miesiącach, musiałem resetować proces porostu. Początkowe akcesoria i kosmetyki do brody właśnie za chwilę Wam zaprezentuję. I bum! Co my tu mamy? Jest to szczotka z włosem dzika, tak zwany kartacz. To moim zdaniem jest akcesorium numer 1, które powinniście się zaopatrzyć. Dlaczego? Ta szczotka, jak widzicie, ona jest z miękkim włosiem. Ja preferuję i doradzam Wam, aby zacząć od szczotki z miękkim włosiem. Mam tu również szczotkę, którą używam na co dzień. Ona jest z twardym włosiem, po to, aby wchodziła w dłuższy zarost i wyczesywała te słabe włosy i zrogowaciały naskórek. Miękka szczotka natomiast przyzwyczai Waszą skórę, która no notabene ma dopiero 2-3 cm zarostu, do przecierania jej i pobudzi głębsze warstwy skóry i cebulki do porostu zarostu mocniejszego i dłuższego i zdrowszego. Więc zaczynałbym od miękkiego włosia 2 razy dziennie, rano i wieczorem, użytkować, w ten sposób sobie przecierać, że tak powiem, zarost wąsa i inne miejsca, aby pobudzić skórę, aby wszystkie, że tak powiem, te substancje, które są z cebulek wywierane, rozciągnąć po całych włosach, wodę, żeby odpowiednio nawilżyć włos i aby pozbywać się starych, słabych włosów, które nie będą Wam służyć przy brodzie, zostaną te mocne, na tym nam zależy, i aby pozbyć się z tego rozrogowaciałego naskórka spod spodu. Często i Wy pewnie, może i się spotkaliście z tym, albo widzieliście, gdy nie jest odpowiednio nawilżana broda na czarnych, ciemnych koszulkach, tutaj taki bielutki kołnierzyk się pojawia, to jest ten łupież tak z brody. Ale to jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest nieodpowiednio nawilżana. Czyli zaczynamy od czego? Kartacz? Najlepiej z miękkim włosiem. Kolejnym elementem, a jednocześnie kosmetykiem, pierwszym do brody będzie balsam w formie płynnej. Oczywiście, jeśli ktoś lubi, może zamienić ten balsam w olejek, ale ja wychodzę z punktu praktycznego. Olejek natłuszcza, jak sama nazwa mówi. Więc później, jeśli mam telefon, przyłożę sobie go do ucha i chcę gdzieś zadzwonić, cały ekran jest tłusty. Balsam płynny, on się ładnie wchłonie, nawilży, odżywi skórę pod spodem, pod brodą i włosy na brodzie, one będą odpowiednio
że tak powiem, odżywione, nawilżone, naładowane tymi odpowiednimi składnikami i będziemy mieli pewność, iż nie będzie ona przetłuszczona. Po co to robimy? Właśnie, aby zmiękczyć zarost, aby odżywić skórę, tą, którą już zrogowaciałem, tak, wyrzuciłem, i aby odpowiednio nawilżyć włosy na brodzie. Oczywiście przy dłuższej brodzie, takiej jak ja mam na przykład teraz, ja już stosuję balsamy utrwalające, tak, modelujące, jak ja to nazywam, z masłem shea, które po wtarciu i po złapaniu zimnego powietrza utrzymują odpowiedni kształt brody. Ja na sam początek preferowałbym balsamy w formie płynnej. Zacząłbym od polskich marek. Mamy Pana Drwala, linię premium. Mamy również zagraniczne marki typu ProRazo. Nad tymi markami warto się nachylić. Te balsamy łatwo się wchłaniają, łatwo się aplikują. Nie będzie Wam to sprawiać trudności na samym początku i też nie zrazicie się do kosmetyków, do brody w przyszłości. I trzecim elementem z magicznej trójki startowej jest szampon do brody. Ponieważ marka Mr. Beer jest znana z naturalnych składników, braku parabenów, SLS-ów, siarczanów, które przede wszystkim, jeśli zaczniecie od takiego szamponu, kosmetyki z brody będą zmyte. Dodatkowo, broda będzie przygotowana na przyjęcie kolejnej porcji kosmetyków i po trzecie, zmyje Wam wszystkie zapachy i wszystkie substancje, które wmieszały się, wplątały się w brodę w ciągu dnia. Uwierzcie mi, włosy bardzo mocno wyłapują zapachy. Ja nieraz jak przychodzę po kilku godzinach na dworze, no niestety przy dzisiejszych klimatach smogu, czuć ten dym, czuć ten smog, czuć tą sadzę, a używam sobie szamponu, zmywam to wszystko, przygotowuję, skóra pod spodem jest nawilżona, broda jest wyczyszczona, włosy są, wiecie, takie no, puszyste, one są rozrzedzone wręcz, powiedziałbym, i przygotowane na kolejny kosmetyk, więc warto te trzy punkty spełniać. Kartacz z miękkim włosiem, balsam w formie płynnej, na przykład tak jak widzicie tutaj Pan Drwal, na przykład tak jak widzicie tutaj ProRazo i szampon do brody. Jest bardzo dużo asortymentu, jeśli chodzi o szampon do brody na sklepie dla dżentelmena, więc nie będziecie mieli problemu z wyborem. To są moje podstawowe trzy punkty z obserwacji i z doświadczenia, od czego warto zacząć, aby spokojnie przejść proces zapuszczania brody bez stresu. A uwierzcie mi, dodatkowo będziecie mieć dodane walory zapachowe, ponieważ naprawdę zapachów jest od groma i ciut-ciut. Ta broda będzie zadbana, będzie elegancko wyglądała. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestię trymowania, do tego dojdziemy. Na razie mówimy o samym wstępnym procesie zapuszczania. Także pamiętajcie, magiczna trójka i macie z głowy. No dobrze, przeszliśmy już podstawowe punkty. Mamy już magiczną trójkę pierwszą kosmetyków. I co zostaje na końcu? Na końcu, panowie, zostaje Wasz upór i cierpliwość. Pamiętajcie, wchodzimy w proces zapuszczania brody do celu bez patrzenia, że tak powiem, za siebie. Nie stawajmy w połowie. Nie zrażajmy się, wiecie, do tego wszystkiego. Jeśli Was upór już Was zmotywował do tego, że chcecie mieć tą brodę, to dojdźmy do celu, dojdźmy do końca, a razem na pewno będzie nam łatwiej. Kilka kwestii, które Wam tu przedstawiłem, na pewno Wam ułatwią. Oczywiście genetyka, tak jak powiedziałem, no czasami płata figle, ale można z nią troszkę delikatnie pogrywać. Zdrowy tryb życia i odpowiednia dieta. Czy mają wpływ na moc, siłę brody i na porost? Oczywiście, że tak. No, biorę pod uwagę spożywanie oczywiście szerokiego asortymentu produktów, raczej zdrowszych niż fast foodów, tak? Ja jem dużo ryb, jem dużo mięsa, chociaż miałem 6-tygodniowy okres, gdzie nie jadłem mięsa, bardzo dobrze mi zrobił, ale nie wpłynęło to na brodę w ogóle. Dodaję orzechy, dodaję dużo warzyw, owoców, no i panowie, wysiłek fizyczny. Zawsze wysiłek fizyczny daje nam co? Paf! Testosteron. A jak testosteron jest wyrzucony, hormony stresu złe są obniżone, a testosteron jest podbity, uwierzcie mi, zarost rośnie lepiej. Kolejny punkt, odpoczywamy. Nie śpimy po 2 godziny, po 3 godziny, po melanżach, po, wiecie, po przepiciach alkoholowych. 6, 7, 8, nawet jak chcemy 10 godzin. Kiedy rośnie broda? W nocy. Jak śpimy i odpoczywamy, tak jak zawsze nam mama mówiła, że rośniemy w nocy, tak i broda też wtedy rośnie. Te kilka informacji, z którymi chciałem się z Wami podzielić. Dziś za film bardzo Wam dziękuję. Myślę, że seria nabierze tempa. Jeśli będziecie mieć swoje tipy, triki i obserwacje poprzez proces zapuszczania brody,
proszę podzielcie się w sekcji komentarzy. Chcemy stworzyć kolejny poradnik, tak jak stworzyliśmy poradnik, jak używać pomad wodnych. Tak chciałbym stworzyć poradnik, jak zapuścić brodę. Wiecie, no powiedzmy sobie szczerze, tak jak ja zawsze mówię, niewiedza blokuje nas przed wyjściem poza ramy. A jeśli my tutaj razem jako społeczeństwo, jako komitywa, zciepniemy się, że tak powiem kolokwialnie, na wszelkie porady, ja dam coś od siebie, wy dacie coś od siebie, to na pewno no, więcej osób zdecyduje się i się przekona. Jeśli broda nie wyrośnie, trudno. Jeśli wyrośnie, lepiej. Pamiętajcie, jeśli Wam się film podobał, łapkę w górę zostawcie, nie zapomnijcie subskrybować kanału. No i co? Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film, szykujcie się na kolejny, sprawdźcie inne filmy, które widzicie tutaj w narożnikach. Za dziś Wam bardzo dziękuję, ja miałem na imię Karol, Wy jesteście na kanale Dla Dżentelmena, nie zapomnijcie, na razie, cześć, pa! A dla tych, co dotrwali do końca, no mam małą niespodziankę. Sprawdźcie inne filmy i zasubskrybujcie kanał.